Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na rybki, nie inaczej, więc dlatego zapraszam wszystkich swoich miłośników wędkarskich przygód na najnowszy film oto z tego miejsca. Na tę chwilę jest godzina 7:29, poniedziałek 8.08.2022 i w ten poniedziałkowy dzionek nakręcę film oto z tego miejsca, czyli odpoczynek nad wodą, wędkowanie, pływanie, biwakowanie. Jest ze mną cała rodzinka. Hello! Jak widzicie wszyscy, i dzisiaj będzie grillowanie z wędkowaniem i pływaniem. A co uda się złowić, zobaczycie sami. Na początek przyjechałem trochę wcześniej rozłożyć ten bajzer, jakaś płotka, raczek. No i teraz druga płoteczka na klasyka, nieduża, mała. No i czekamy na te większe. Czyli taki wypadzik jak co roku z rodzinką i zobaczymy co będzie. Klasyk i metoda i wędkowanie z grillowaniem i pływaniem. Czas zacząć. I drodzy Państwo, brania są takie, że tylko tyk, 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 leciuteńko, leciuteńko szarpnie i ryba praktycznie sama się zacina, ale bardzo delikatne brania są tych małych płotek, więc czekamy na jakiegoś leszcza z gruntu. Zaraz wszamiemy jakąś szamkę. No i później jak wyjdzie słonko, będzie cieplutko, będziemy pływać w wodzie. Znów pyk, pyk, ale bardzo delikatnie, naprawdę. Bardzo delikatnie, że ledwie co, no ale czekamy na metodę, co się złowi. No coraz ładniejsze te płoteczki, jak widzicie, ale tak to mniej więcej wygląda, czyli zabawa jest, baja, zmienimy robaczki na świeże i przerzucimy zestaw, a na metodę podciągnięcia jakieś, ale nic, nic. Trzymam do oporu. Najważniejsze jest dzisiaj wypoczynek. No i przy okazji wędkowanie, czyli moczenie kija. O, widzicie? Nic dodać, nic ująć. Jemy śniadanie, drodzy Państwo. A tu skubią, skubią. Te drobne rybki. O, leszczyk. W końcu zamiast płotki nieduży leszczyk. Wziął na klasyka pinkę. Więc go odczepimy. Baja. I wędkujemy dalej. Kolejne branie. Kolejna rybka. Zobaczymy co. Czy leszczyk, czy płotka. Na metodę zaraz świeżą zanętę zrobię, bo z klasyka coś im tam nie działa. I co mamy? Leszczyka. Niedużego. Drodzy Państwo, o, przepraszam Cię leszczyku, nieprofesjonalnie to wziąłem, ale naprawdę Cię przepraszam. Baja, baja, no przepraszam Cię, jeszcze raz Cię przepraszam i wędkujemy dalej. Młodzież w wodzie, no ja ściągam jakieś rybki, raki buszują przy brzegu w zanęcie, którą posłałem, chciałem zobaczyć jak pracuje. A jakieś rybki drobne ściągam, przerzuciłem zestaw na metodę, zrobiłem świeżą zanętę i tak to mniej więcej wygląda. A tutaj lesio, lesio, nieduży lesio i jakąś zabawę na klasyka mam, widzicie, i tak to mniej więcej, drodzy Państwo, wygląda.
baja płynie, a ja przerzucam zestaw i wędkuję dalej. Pomachajcie! Kuba! Ech, Kuba to jest gość. Dobra, wędkujemy dalej. Okej, przerzucam i wędkujemy dalej. I tak to mniej więcej, drodzy Państwo, wygląda. Nic dodać, nic ująć. No. Dobrze, a ja wędkuję. Zimno im. Ja na razie nie wchodzę, ja wędkuję. Teraz branie było, ale się nie wcięło. I drodzy Państwo, tak to mniej więcej wygląda, czyli niesymetryczna pętla, przypon 70 cm, 0,10, haczyk 16 i dwie pinki. Tak wygląda mój zestaw, na który wędkuję klasykiem. Tak to mniej więcej wygląda. Drodzy Państwo, tu karkóweczka, tutaj jakieś miecho. I tak wygląda wszystko. Na tym łowisku. Okej. I tak to jest. Ciekawe na metody, dlaczego nie chcą brać. Tylko klasyk. No ale dobre i to. Drodzy Państwo, dobre i to. Drobna rybka, ale jak widzicie, bierze. Więc czekamy. Na te większe osobniki zakładam świeże robaki i przerzucam zestaw. Ja. A no tak. Godzina 9:35. Zaraz ludzie będą się schodzić na plażę. No a my siedzimy na tej miejscówce. Odpoczywamy. Jakieś rybki wędkuje. Jakieś drobne podciągnięcia jak teraz. No i liczę na metodę, a coś tam skubnie, jak sobie stoi. A tutaj... drobne rybki. I bardzo drobne branka. Więc bardzo drobne brania. Takie ledwie, ledwie. Jak widzicie. Ale rybki są. I oto w tym wszystkim chodzi. A to płotka, a to niewielki leszczyk. Więc przerzucam zestaw. I wędkuję dalej. O. A tak na Kubę, a tu dziewczyny między sobą się chlapią. Ojej. Dobra. A ja przerzucam zestaw. Jak widzicie, towar. Okej. Patrycja dostała chyba w ucho. A ja sobie wędkuję. Nic dodać. Nic ująć.
Okej. Okay. Ktoś musi mięsa pilnować niestety. Drodzy Państwo. Praktycznie już jest gotowe. Nie inaczej. Okej. Okay. Zaraz będziemy szamać i wstawimy coś innego. Nareszcie na metodę, godzina 11:30. No i na metodę w końcu jakiś pan Leszek chyba. W końcu zobaczymy. I zobaczymy, jaka rybka. I wypoczynek jakiś, drodzy Państwo, jest przy tym dzisiejszym wędkowaniu. Oni w wodzie, a ja holuję pierwszego Leszka na metodę. Nieduży, ale jest, widzicie? Więc przerzucę zestaw. Baja. I jak to się mówi? Oddaj przynętę. I przerzucamy zestaw. Tutaj mamy boczuś. Karczek, boczek. Karczek, boczek. Boczek, schab. Schab, karczek, boczek. Tutaj sam boczuś. I teraz szaszłyczki. Wszystko weźmiemy i będziemy mieli już z głowy. Wiecie, rodzina jest duża. To jeszcze karczek mamy. Jeszcze karczek mamy? No, to nie ma dochodzić. Nie z której strony. Weź od tego. O. Jeszcze karczek. Jest wypieczony. Okej, okay, dobrze. To mamy, widzicie, ile tego sprzętu do wyboru, do koloru picia, jedzenia. I tak to mniej więcej wygląda. Saszyczki tak wyglądają. Przyznać musicie rację, że cudne. No i teraz jeszcze w torebkach kartofelki. Na grillu i będzie super. Więc drodzy Państwo, na mnie pora. Odpuścimy sobie na razie rybki. I przepłyniemy się kawałek. Bo być nad wodą i nawet się nie zamoczyć, też grzech latem. Więc, o, jaka chłodna woda. Jaj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 
Okej. Okej. Więc płyniemy. Jest w pytkę. Nic dodać. Nic ująć. Więc po krótkiej wizycie w wodzie jest jakieś branie. Co to mamy? Co to, drodzy Państwo, mamy? Rak! I ona? Tak. Ale jak fajnie on ucieka, ty ją? A to. No męczę go trochę. No to weź go odczep. Słaniaczku. I tak to, drodzy Państwo, wygląda. Czyli rak. I teraz musimy go jakoś odczepić. Tylko gdzie, jak to idzie? Muszę wziąć peny. Muszę wziąć peny, które mam przy spodniach. Więc na razie tak. I odczepimy raczka.
tak wygląda. Ok. Trzymam za haczyk, który mam w gębie. A on, zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie. Kąsa, 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 kąsa. Zobaczcie, jak się denerwuje. Kąsa, szczypce. Kąsa, szczypce. O, kąsa. Ok. Ok, spadł. Odzyskaliśmy towar, więc zakładam świeże robactwo i przerzucam zestaw. Ok. Pale atakują rybki małe. Widzicie, dzisiaj dużo sprzętu nie brałem. Z kulek do metody, to tylko wziąłem wszystko, co używałem. Zobaczcie, zużyte przypony tam są oraz kulasy różnej marki. No i wziąłem tylko to, świeżych przynęt nie brałem i zakładam jedną z tego i na tą porę jeden leszczyk, jakieś tam branie, ale na kulasy, które powtórnie wykorzystałem. Nieświeże. Do tego zanęta pod klasyka, pinka, którą zakładam, trzy sztuki teraz. I damy czerwoną. I tak to mniej więcej wygląda. W koszyk idzie zanęta. I widzicie, wszystko w tym temacie posyłam. I czekam na kolejne branie, tak aby odpoczynek spędzić nad wodą i przy okazji wędkować. Ok. I wszystko w tym temacie, jak ja to mówię, do metody. Zaś mam trochę inną mieszankę, niedużo w pudełeczku, peleciki, mieszanka i tak to mniej więcej wygląda, ale widzicie, tutaj pływamy, oni się ganiają w wodzie, to ryba większa nie chce współpracować, no ale to nie jest najważniejsze. Coś tam bierze, jakieś brania są. Wypoczynek z rodziną przede wszystkim. A na drugim planie wędkowanie. Drodzy widzowie, godzina 16:12. Jedziemy już do domu. Starczy tego słońca, tego kąpania, tego grillowania i wędkowania. Więc leciało tak, pokazałem to na filmie. Rodzina zadowolona. Najważniejsze. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. I do następnego. Siema, pyza. Jedziemy na Kielce. Cześć!